Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy we wspaniałym miejscu, hala koszyki, wernisaż, wystawa pop artu. Jest ze mną Piotr Zelt, witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałam zapytać, dlaczego właśnie dzisiaj wizyta? Lubi pan pop art? Lubię pop art. Nie jestem jakoś szczególnie częstym gościem galerii, natomiast z Karoliną Woźniak kolegujemy się, przyjaźnimy się od jakiegoś czasu, więc no było oczywiste, że przyjdę tutaj, to jest jej święto dzisiaj, otwarcie tej galerii. No i jestem pod wrażeniem. Uważam, że bardzo dobre miejsce na taką galerię. Myślę, że będzie sukces. Fajnie. Fajnie, że to powstało, fajnie, że to jest. Tylko gratulować. A czy już oglądał pan, co tutaj mamy, co się mieści, te wszystkie obrazy, torebki, wszystkie te dzieła, sztuki przepiękne, wspaniałe? Jeszcze nie wszystko zdążyłem obejrzeć, ponieważ jest tutaj bardzo dużo ludzi i troszeczkę mi to uniemożliwia taki ogląd całości. Natomiast trochę już zdążyłem zobaczyć. No tak jak mówię, jestem pod wrażeniem. Co najbardziej się spodobało? Bardzo mi się podoba dystrybutor Chanela. Mi również, jest wspaniały. Ale kanistry też są świetne. A to jest torebka? To jest torebka, tak. No więc no mówię, kanister, torba, torba kanister. No, mnóstwo bardzo ciekawych, fajnych rzeczy, ekskluzywnych niezwykle. Niezwykle wyszukanych, robią wrażenie. Czy coś pana tutaj zaszokowało, zaskoczyło? No, na pewno jestem pod wrażeniem zdjęć Karoliny, ale do nich jestem już trochę przyzwyczajony, bo miałem okazję oglądać, no ale one zawsze robią wrażenie, bo są przepiękne. Przepiękna modelka i przepiękne zdjęcia. My tak sobie zerkamy, bo widzimy właśnie te zdjęcia tuż obok nas, są rzeczywiście fantastyczne. One są niezwykle zmysłowe, są sensualne, niezwykle smaczne, artystyczne. No więc no, połączenie wszystkiego, co urzekające i piękne. Czy jest coś w sztuce, co pan lubi najbardziej, jakiś kierunek? Czy to jest może właśnie aktorstwo, czy to jest jednak malarstwo, czy to jest może rzeźba, czy wszystko po trochu? Kiedyś fascynował mnie bardzo postimpresjonizm w malarstwie i to jest taka dziedzina, taki okres malarstwa, który mnie bardzo fascynował. Natomiast nie uważam się za wybitnego konesera sztuki, malarstwa, rzeźby. Nie znam się. Jestem wdzięcznym odbiorcą, ale nie znawcą z całą pewnością. Z racji uprawianego przeze mnie zawodu, no oczywiście teatr, sztuka aktorska jest mi najbardziej bliska. Film, no ale wszystkie dziedziny sztuki staram się chłonąć, natomiast absolutnie nie uważałbym siebie za eksperta w jakiejkolwiek dziedzinie sztuki. W jakiejkolwiek. Ale aktorstwo na pewno pan jest ekspertem w aktorstwie. Praktykiem na pewno bardzo dużym, ale czy ekspertem? Nie wiem. Jak już masz się tak duże doświadczenie, to już moim zdaniem można powiedzieć, że tak. A chciałam jeszcze zapytać, czy bardziej film jest bliższy sercu, czy może teatr? Jedno i drugie, natomiast w moim życiu jakoś tak to się toczy, że więcej kontaktu i więcej czasu spędziłem na scenie niż przed kamerą. Z racji tego być może teatr jakby przeważa w moim życiu zawodowym. Nie wiem, czy w mojej sympatii, w moich sympatiach. To jest tak nieporównywalne doświadczenie, granie przed kamerą i granie na scenie teatralnej, że trudno to wybrać. Jedno jest bardzo interesujące, fascynujące i magiczne i drugie, z innych powodów. Tak jak czasami można powiedzieć, nie czasami, tylko można powiedzieć, jak ma się dwójkę dzieci czy trójkę, że każde się kocha tak samo. Dokładnie, to jest bardzo dobre porównanie. Trafiła pani w dziesiątkę. Dziękuję bardzo. Chciałam zapytać, jak pan w czasach pandemii, no już troszeczkę mamy poluzowane na chwilę, na moment, mam nadzieję, że na dłużej. Więcej luzu już jest, wracamy powoli do życia normalnego, bez zamknięcia. Jak pan zawodowo i osobiście się odnajduje w tej całej zwariowanej sytuacji? Trzeba sobie radzić. Ja jestem z natury człowiekiem, który nie poddaje się łatwo. Nie jestem może nadmiernym optymistą, ale staram się jednak patrzeć z uśmiechem w
przyszłość. Cieszę się, że ten powrót do normalności powolny, bo powolny, ale jest. Cieszę się, że pracujemy. My pracujemy w tej chwili w teatrach przynajmniej za 50% stawki, bo 50% widowni może być zapełniana. Więc po prostu pracujemy za połowę naszych dochodów sprzed tego wydarzenia, sprzed pandemii. Ale ja się nie skarżę. Cieszę się, że pracuję. Liczę na to, że szybko wszystko wróci do zupełnej normalności. Cieszy mnie jedno. Cieszy mnie to, że obawiałem się tego, że ludzie będą mieli jednak zakodowany głęboko lęk, że będą się bali przychodzić do teatru, do pomieszczenia zamkniętego, w tłumie ludzi usiąść na widowni, jeszcze przeżywając te wszystkie niewygody związane z podpisaniem deklaracji, z siedzeniem w maseczce, co drugie miejsce. A nie, okazuje się, że ludzie bardzo chcą przychodzić. Bardzo chcą, myślę, że tęsknią też za powrotem do normalności. Dlatego podejrzewam, że takie miejsca jak galerie, jak galerie sztuki, jak muzea, właśnie teatry będą uczęszczane, bo ludzie potrzebują normalności, a to są takie elementy, które im pozwalają poczuć się normalnie. Właśnie chciałam zapytać, czy pan jako artysta czuje potrzebę wspierania innych osób, ludzi, dawania nadziei, pozbywania się tego lęku, strachu właśnie w tej sytuacji i pandemii, i ogólnie w życiu? Staram się zawsze to robić, kiedy tylko czas mi na to pozwala. Włączam się w akcje charytatywne, włączam się w akcje społeczne, kiedy tylko mogę. Było też kilka takich akcji, takich rzeczy, które wykonałem i w trakcie lockdownu, że ktoś mnie tam poprosił o to, żebym nagrał jakiś apel, jakąś informację, wrzucił do sieci. Zrobiłem to. Jestem jak najdalszy od tego, żeby lekceważyć problem związany z wirusem, z pandemią, z zakażeniami, dlatego że myślę, że trzeba zachować daleko idący zdrowy rozsądek. Nie przesadzać w jedną ani w drugą stronę. Lekceważenie jest nie w porządku w stosunku do ludzi, chociażby, którzy są na to bardzo narażeni, na ciężki przebieg zakażenia tym wirusem i choroby. Natomiast nadmierny lęk, histeria też jest niewskazana. No, musimy szukać jakby sposobów na to, żeby funkcjonować w tym wszystkim najlepiej jak potrafimy, ale jednak bezpiecznie dla otoczenia. Ostrożnie, prawda? Tak, i bezpiecznie dla otoczenia, głównie dla ludzi innych, bo to świadczy o naszym egoizmie, jeżeli to lekceważymy, bo my możemy przejść to łagodnie, ale starsza osoba może po prostu nie przeżyć. Teraz mamy przykład człowieka pierwszego chyba w Polsce, który wskutek powikłań pokowidowych miał przeszczepione płuca. To mówi, jak może się wydarzyć, bo nie zawsze, bo niektórzy przechodzą to bezobjawowo, ale co może się wydarzyć. Dlatego jak z każdą chorobą proponuję zachować naprawdę daleko idącą ostrożność. Zdrowy rozsądek. A plany zawodowe w związku z sytuacją? Czy już może coś się posunęło do przodu? Jakieś sekrety, tajemnice zawodowe? Bardzo proszę. Sekretów, tajemnic nie ma, więc niestety was tutaj nie uraczę niczym. Cieszę się, bo jestem świeżo po premierze przedstawienia, do którego próby rozpoczęliśmy już po wakacjach, teraz, w tym okresie, no, po zdjęciu lockdownu i zagraliśmy przy właśnie 50% widowni, ale zagraliśmy premierę. Zrobiliśmy przedstawienie nowe w Teatrze Komedia w Warszawie, w Łóżku z Rabusiem. W teatry ruszyły i no, tych terminów, spektakli mam bardzo dużo w kalendarzu. Mam nadzieję, że wszystkie dojdą do skutku. Jeżeli chodzi o telewizję i film, na razie nie mam nic szczególnego do zakomunikowania. Mam nadzieję, że tu też może coś się ruszy. Na razie nie. A jeszcze chciałam go zapytać o 13 posterunek. Dawno to było, ale czy miło pan wspomina te czasy? Oczywiście, że tak. No, to była cudowna przygoda. To była dla mnie młodego człowieka wchodzącego do zawodu okazja spotkania wielu fenomenalnych aktorów. Tam się przewinęło ponad 300 aktorów przez plan zdjęciowy, wielu wybitnych. To był żart pewien telewizyjny, pierwszy polski sitcom, polski sitcom, a nie licencja. Fajne doświadczenie.
spotkanie z ciekawymi ludźmi. Wspominam to generalnie, wspominam to dobrze, chociaż była to też ciężka praca. Jest tęsknota trochę za tymi czasami, za tym serialem? Za tym serialem nie. Myślę, że to, co było do zrobienia, to zostało zrobione w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i do tego nie ma co wracać. To sobie tam było, zostało i cześć. Natomiast za stanięciem przed kamerą, za pracą przed kamerą oczywiście tęsknię, bo dawno nie byłem. I mam nadzieję, że się coś tam wydarzy. Zobaczymy, czas pokaże. To ja życzę szybkiego powrotu przed kamerą, bo super pan sobie radzi przed kamerą na deskach również. Życzę wielu sukcesów zawodowych i prywatnych i dużo zdrowia przede wszystkim. Wszystkiego dobrego dla państwa i dla pani. Zdrowia. Dziękuję.